Tak, moi drodzy, przejechaliśmy granicę węgiersko-słowacką. Chciałbym wam opowiedzieć jeszcze taką historię na szybko, żeby was nie zanudzać rzeczywiście. Mianowicie, jadąc w nocy z Austrii, chcąc dostać się do Węgier, docelowo do miasta Győr, ponieważ tam miałem rozładunek, przejechałem przez dwie granice, ponieważ chciałem uniknąć opłat za winietę węgierską, gdyż miałem do zrobienia przez Węgry może około 70-65 km. I tym samym było to bardzo głupie, żeby kupować winietę. Ale niestety zostałem do tego zmuszony. Jak podejrzewam około 2000 albo więcej osób. No ale trudno, to jest po prostu bandytyzm. Bandytyzm od strony węgierskiej i nie można tego inaczej nazwać, ponieważ ja i plejada różnych samochodów rumuńskich, słowackich, niemieckich, wiadomo, nie wiadomo, kto tam siedział w tych samochodach, ponieważ ludzie pracują w Austrii, w Niemczech, chcieli się przedostać po prostu do domu na weekend, czy może na dłuższy urlop. Oczywiście dwie granice zamknięte. Otwarta tylko główna granica, na której trzeba oczywiście mieć winietę. Jak również otrzymuje się naklejkę. Naklejkę, którą można sobie przykleić na szybę. Ja jej nie przykleję, bo jest obleśna. Panowie rozdają naklejki na przejściu. Oczywiście dwie godziny trzeba spędzić, żeby posprawdzali, czy ma się winietę, czy ma się dowód, wiadomo, z dowodu tam dane. I ja się teraz tak pytam, mam do was takie pytanie, może piszcie w komentarzu, jeżeli będziecie chcieć. Skoro dwie granice przejechałem, którymi można było się dostać na landowe drogi, były zamknięte. Ludzie, którzy tam stali, celnicy czy policjanci, obojętni, zawracali ludzi. Dlaczego nie mogli ich tamtędy puścić, aby sobie tamtędy przejechali, skoro tam byli, prawda? Mogli ich tak samo sprawdzić, dowód osobisty, dokumenty samochodu i tak dalej? Nie. Skierowywali wszystkich na główną granicę, na której trzeba kupić winietę. Winieta kosztuje 31 euro, czyli ponad 100 zł. Możecie powiedzieć, że no pewnie tam drogę robili, zamknięta droga i dlatego tam byli i skierowywali wszystkich na główną, autobanę i tak dalej. Lecz nie wydaje mi się, żeby tak było. I również myślę, że skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, to nie powinno być zamkniętych granic, żadnej. I to jest zwykłe utrudnianie transportu, ponieważ każdy, kto jechał kiedykolwiek jakąś trasą, dobrze wie, że podczas przejazdu, dajmy na to 1000 km, czy nawet 800 km, każda, może nie minuta, ale każde 10-20 minut czy godzina liczy się, ponieważ wtedy można zrobić sobie jedzenie, można iść do toalety, można skorzystać z prysznica. Ale nie, tutaj oczywiście trzeba stracić czas na jednej granicy, stracić czas na drugiej granicy, w końcu wjechać na trzecią granicę, na której trzeba oczywiście mieć już winietę, spędzić tam półtorej godziny i można przejechać. Także
Widzę, że znowu się zaczyna. Makarena. Tak jak było na początku, jak weszła pierwsza ta propaganda. Również były granice pozamykane, jakieś tam kontrole, dokumenty, deklaracje trzeba było mieć, prawda? I również kierowcy tracili dość dużo czasu. Ale to już zostawiam Wam do przemyślenia, czy to jest w porządku. Bo to już nie chodzi nawet o to 30 euro, tylko jest człowiek zmuszany do tego, żeby zapłacił. Ja nie chciałem tego fizycznie zrobić, ponieważ chciałem przejechać te 70 czy 65 km za darmo, dlatego że jest to nieopłacalne, żeby płacić tyle pieniędzy, aby przejechać taki odcinek. Także tyle, moi drodzy, widzimy się na przejściu granicznym Słowacja-Czechy, a później coś wrzucę z przejścia z Polski, zobaczymy, jak to tam wygląda. Także trzymajcie się szerokości, a wszystkich moich widzów pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Tak, moi drodzy, mamy 2 października. Zbliżamy się do granicy słowacko-czeskiej. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie tak strasznie te dwa kraje wprowadziły restrykcje. Jak wcześniej widzieliście na materiale, z Węgier do Słowacji był przejazd normalny, nie było żadnych zatwardzeń. Tutaj widzimy, panowie stoją na poboczu, wyrywkowo pewnie łapią sobie. Uśmiechnięci. Bez masek. Chyba już też mają powoli dość. Panowie policjanci. Tych zgłoszeń wszystkich ludzi, że ten bez maski, ten z maską. On chodzi bez, ja chodzę z. Także zobaczymy, jak kolejna granica czesko-polska, ale to za jakiś czas, także do zobaczenia, trzymajcie się. Tak, moi drodzy, jak również granica czesko-polska, jak widzimy, wszystko czysto, nie ma żadnych kontroli, jak mówią niektóre media. Zobaczymy jeszcze kawałek dalej, jesteśmy 500 metrów za przejściem. Zobaczymy, czy dalej nie ma jakiegoś obozowiska rozłożonego. I tak to powinno wyglądać. Przejeżdża się z kraju do kraju. Mamy Unię Europejską. Nie trzeba nigdzie stawać, nigdzie zawracać, tak jak na przykładzie Węgier. Ale no to już niestety takie anomalia się zdarzają czasami. Jeszcze chciałbym dodać, odnosząc się do tego mojego wcześniejszego filmu, w którym mówiłem, że byłem na jednej granicy, następnie na drugiej granicy, w końcu przejechałem przez
trzecią granicę już, oczywiście musiałem kupić winietę węgierską. O co chodzi? Na każdej z tych granic, gdzie próbowałem przejechać, oczywiście zrobiono mi kontrolę, co wożę, co przewożę. Mimo to, że mnie nie przepuszczono, kazano mi zawrócić, i tak zrobiono kontrolę. Nawet trójkąt mi panowie sprawdzili, tak się nudzili. Poważnie mówię. Trójkąt, apteczka, czy mam kamizelkę. Także... Tak to wygląda, kochani. Utrudnianie życia człowiekowi, który ciężko pracuje. No ale... Tak już to jest. Życzę miłego dnia, pozdrawiam serdecznie. O, są jednak panowie. Mają obozowisko rozbite. Coraz ładniejsze te wozy mają, Mercedesy Vito. Bardzo ładne. No. Ale jak widzieliśmy, nikogo nie mieli. Mamy godzinę 15:30, dlatego może po obiedzie albo obiad sobie jedli, przerwę. Nie mieli czasu na łapanki. Także jeszcze raz pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. I jak widzicie, nie wierzcie we wszystko, co wam mówią w telefonach czy w telewizorach. U Smagoliniego jest wszystko na bieżąco prawdziwe. Mamy 2 października. Pozdrawiam serdecznie.